adventure and danger. Shunned by his kin, an Illager wanders the land, seeking a new home. But all he found was hatred. Driven by rage against those who wronged him, he wandered blind to whatever end. Until at long last, the Illager found something that would change him forever. The Orb of Dominance. Corrupted by evil, driven by vengeance, the Arch-Illager made all bow before him. And if they did not bow, they would fall. The Illagers raided the land. Who would have the valor, the purity of heart, to stand against the Arch-Illager's reign of terror? Well, not that one. Maybe you. Yeah! Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Minecraft Dungeons. Gra, w którą grałem 2 lata temu. Gra, w której cokolwiek wiem. I gra, którą chciałem nagrać dawno, ale nie wiem czemu jej nie nagrałem. Dobra. Czas wybrać sobie skina. Oczywiście. Kim ja bym chciał tu pograć? To jest dobre pytanie. O, Steve. Ten jest spoko niby. No nie wiem. Nie wiem, nie ma tu jakoś tak mega takiego skina, który mówię, ty, ja muszę nim zagrać. Ten jest spoko, ale to... No dobra, chyba go wezmę. Dobra, pyk. No i to jestem ja, moi drodzy widzowie. Pyk. Wybrzeże Kałamarnic. Dobra. The village is burning. No doubt this is the work of the evil Arch-Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all. Ja oczywiście wielu rzeczy nie pamiętam. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers. Jak mówię, 2 lata minęły. Więc wiecie. Okej. Czas udać się do wioski. No poruszamy się w dość dziwnym stylu, jak widzicie, bo klikamy i chodzimy w ten sposób. No jest to ciekawe, ale też i upierdliwe może być dla niektórych. Ale no to wiecie, to trzeba się przyzwyczaić oczywiście. Więc no. Dobra, tam nic nie ma. Dobra, uczą nas tu podstaw, które już pamiętam. Cyk. Cyk, cyk. Też mam parę DLC, 2 kupione z tego co pamiętam. Ale no to wiadomo, pierw będziemy się skupiać na oryginalnej grze. Potem dopiero ten, no, DLC. Pyk, super. Tu można iść?
Ale to nic nie ma. Okej. M, pod M mamy tę taką dziwną mapkę. No dobra. Pod E leczenie, pod I ekwipunek, jak widzicie. Trzeba przydzieć trochę ten. A, kruczka wezmę. Mamy peta, mamy pelerynę. Świetnie. Okej. Czas na walkę. Już. No dobra. Easy. Właśnie. Dało się to zaklinać. Okej. Cykl mieczyk, cykl bólu, poszukiwacz. Chyba cykl bólu. A. Już nas nie stać. A. Pięknie, fajerwerkowa strzała. No dobra. Piszcie, czy taka seria będzie wam się podobać. Mnie się podoba, bo lubię bardzo taką grę. Co? A, okej. No tak, możemy wyposażyć to. Okej, a jak tam mogę se skoczyć? Okej, już wiem jak. Kurde, no i zużyłem jedno z trzech żyć. Chyba trzech, nie pamiętam ile ich było. Dobra. Emeraldy. Okej. No dobra. Pyk, pyk, pyk. Let's go, czas uratować wioskę. No i zwycięstwo. Rescue the villagers, but don't fret. They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Aha, nie udało mi się ich uratować. No okej. Okay. Skrzynia, a w niej wędka. Okej. Siup. No dobra, tu jest centrum przygód. Tu mam skrzynkę do przechowania rzeczy. Śpiwór, wybór misji. No jak widzicie, mamy ich sporo. I też mamy sium, wspinaczkowe krainy. To jest DLC, którego nie mam kupione. Tak samo to. Tu już mam kupioną dżunglę oraz tutaj jeszcze coś miałem kupione. Inne wymiary, Nether mam kupiony, więc fajnie. And fajnie by było kupić, wszystko chciałbym bardzo kupić i sobie przejść. Ale dobra, pamiętam, że pamiętam. Centrum przygód, czym jest centrum przygód? Okej. Taki karnet, tak? No dobra. Okej, no to chodźmy zrobić pierwszą misję na ten film. Wybrzeże Kałamarni zajczone. Teraz centrum przygód, wieża i creeperowe lasy. Centrum przygód... Okej, nieważne. Wieża. A, to jest to. To jest wyzwanie. No to mamy creeperowe lasy. Tu możemy poziom trudności sobie wybrać. Ja bym chyba dał domyślny 2. Bo 3 to będzie taki ciężki chyba, nie? Więc dobra, let's go. To pamiętam, że było ciężkie i boss tu był chyba i on był ciężki mega. Z tego co pamiętam. On też książkę z poradnikiem Minecraft Dungeons jak coś. I też z innymi poradnikami. Find the caravan and stop the villagers. Okay.
or there's no telling what dreadful doom will befall our village. Okay, okay. To ja! No dobra, idziemy uwolnić łosadnika. Warto też oszczędzać, bo tych strzał nie mamy unlimited. Ale fajnie się strzela. Oczywiście, jak widzicie, będą teraz coraz trudniejsze te bossy itp. Jak się rzucało TNT? A, lewym, no tak. Zbrojka. Okej. Okay. Zbroja jest świetna, o, jak widzicie, ale ja sobie ją zdejmę po to, by zrobić sobie screena na miniaturę. Okej. Okay. No wiecie, no trzeba jakoś porobić te screeny itp. Szkoda, że nie można tu swojego skina wgrać. Jakby dało się tu wgrać swojego skina, wy wiecie, jakie to by było zajebiste wgrać tu swojego skina normalnie. Mega to by było. Chwila, czy my możemy, czy nie możemy? Nie możemy. Szkoda. Łuk jest bardzo OP. A to warto niszczyć. Z tego są emeraldy, które tam nam coś dają zawsze. To jest też waluta, z tego co pamiętam. Pyk. Osadnik uratowany. Nic tu nie ma, dobra. No, okej. Okay. Szkieletora tu widziałem właśnie. Jesteśmy tymczasowo niewidzialni. Warto przeczesywać te tereny na 100%. Siła, ani HP mi nie zadacie. Jednak zadają. Dobra. Trzeba być bardziej ostrożnym. No chodźcie na blisko. Co wy, tylko na dystans chcecie? O nie, wzmocnione szkielety. Dobra, leczymy się. Pyk. Wysadziłem ich fajerwerkom, bo za dużo ich tu było. Zobaczmy jeszcze tę drogę. Okej, tam nic nie będzie. Dostaliśmy kolejny punkt. Więc cyk. Zaknę ty miecz. Okej. No dobra, let's go w portal. Okej. Śmieciuch musiał się zespić. Oj. Pięknie. Jest nagroda. Topór. Chyba jednak wolę miecz na razie, bo jest zaklęty, chociaż daj mi to. No dobra, sprawdzimy sobie, jak to bije. Bije gorzej, bije gorzej, bije gorzej. Bije bardzo gorzej, a nasze leczenie umiera. Siła. Oj, oj, oj.
co ja zwiedzam? To jest dobre pytanie. Nazwa gry wskazuje pewnie Dungeonsy, ale... No dobra. Z tymi nie chcę na blisko. To jest ta sama zbrojka. To pamiętam było super. Ten enchant. Tu możemy wyjść, ale czy my chcemy wychodzić? Zwieźmy całe te jaskinie. Ty śmieciuchu, ty! Nie! Tu jednak, dobra. Dobra, dobra, dobra. Juhu, jej! Okej, strzały się zwracają. Okej. Pionka szybkości. I let's go, lecimy tam. Pyk. Dobra. Tyle, tak? Tyle. No dobra. To spadamy stąd. Lepszy łuk. Okej. No dobra, tu jestem. Tam nie byłem, tu ominąłem jakąś skrzynię. Okej. Tu nic nie ma. No dobra. Pyk. Lecimy dalej. Ho, ho, ho. Okej. Zaczynają się creepersy. Okej. Oj, oj, oj! Fuck. No, mamy 3 życia. No cóż. Dobra. Było bardzo warto, bo mamy świetną zbrojkę. No. Tyle. Fajnie wyglądam. Przejdźmy się tu szybko po tej okolicy. O, villagery. Widzicie? Warto było w ciul tu przyjść. O. No dobra. Pyk, 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 pyk. No i teraz tak, lewo, prawo. Lewo, prawo i pójdźmy pierw może w lewo. Skoro nam każe strzałka iść tam, to my pójdziemy pierw w lewo po jakieś inne rzeczy. Trawa jest w ogóle tu bardzo ładna, taka inna jakaś. Ach, tam też może coś być. Creeper to z pewnością. No i tyle, no, no okej. Okej. Jesteśmy w małym kempingu. Okej, czyli tu warto nie było iść. No dobra, no to trzeba się wracać teraz.
To jest ogromny minus, że musisz wszędzie iść, żeby nic nie ominąć. Ale też to zajmuje długo, bo nie ma portalu, więc... Nie ma czegoś takiego jak szybka podróż. O tym twórcy nie pomyśleli. No dobra. Owca. Oj. Okej. Chyba te zbroje zenchantuję. Pyk. Okej, świetnie. Halo. Pięknie, pięknie. Ominąłem skrzynię. Faktycznie. Ale to łuk zwykły to tam. No. Świetnie, pięknie. Cyk. Pyk. Pyk. Ach, znowu rozwidlenia. Cyk. Znów mogę iść wszędzie i nigdzie, nie? Ech, o pająk. Ulala, po raz pierwszy na nasze oczy. Go widzimy. Nasz kruk, kruczek, selata za nami. Widzicie jak super? Warto było. Chociaż i tak mamy lepszą zbrojkę. Chwilę, no tam nie byłem, o dziwo. Co to jest? Miejsca villagerów? Nie, to są portale, dobra. Chodźmy jeszcze tu. O! Promil sobie myślał, że da radę, ale coś mu nie poszło. Okej, krówcia. No i skrzynie. Skrzynia, skrzynie nam się bardzo przydają. Zwłaszcza na początku gry. No dobra. Same skrzynki przyjść było warto. Najgorsze jest to, że jak zużyjemy te 3 życia, to musimy od nowa cały poziom przechodzić. To jest masakra. I to bez szybkiej podróży, sprinta i TP. Więc no. Ja podziękuję. Wróćmy jak najszybciej na dobre tory. I tyle, i kończymy misję. Dobra, tu byliśmy. Wszystko zwiedzone. Nic nie pominięte. Ha, kto jest lepszym łucznikiem? Oczywiście, że ja. Cyk, 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 cyk. Uhuhu. To jest to samo, co mam, tylko ja mam lepszą, bo zaklętą. Mapa, mapa. Okej. Thank you.
Szkoda, że tego z łuku nie można. Dobra, chodźmy jeszcze w tamto rozwidlenie w lewo. Oj. Dobra, było blisko śmierci. Jedną metodą i sposobem na szybkie poruszanie jest ten, to co robiłem, ten przewrót i podka na szybkość. Oj, mnie uwięził. Pyk, pyk. Okej, dochodzimy do obozowiska villagerów. Wejdźmy tu, weźmy zaopatrzenie, weźmy emeraldy i wychodzimy stąd. Powinien być jakiś postęp w kampanii, kiedy kończę tę mapę. Ta gra jest mega duża. Duża i długa. To może być problem. Jaja pająków. Kurczę, ile pająków. Tyle tu pajająków, że... ja pajająkuję. Okej, okay. Imo lepsza, ale nie, bo my mamy enchanty. Tylko jakiś łuk. Ach. Proszę mnie nie zjadać. Bardzo was... proszę. O! Świnia! Syk, tak jest. Ale słabe rzeczy, jeju. Pyk. Won mi stąd. No dobra, czas iść do przodu. O, jeszcze tu jest skrzynia. Topór, emeraldy. O, aż mnie polagowało. Przez to, że tyle sieci rzucili na mnie. No dobra. Woni osadników. Okej. Okay. Let's go. Pyk, 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 pyk. To jest taka gra typ klikana. Przypomina trochę styl Isaaca, bo przechodzisz poziomy itp. No ale wiecie, no. To nie Isaacuś. Nie ma opcji, by ci basic mi HP zadali. Oj, oj, oj. Chodź tu, iluzjonerze. No dobra. Okej. Okay. Uwalniamy ich. Pyk. Znajdź wyjście. Spoko. Jeszcze tu, dobra, tu byłem. Wszędzie już. Spadamy stąd. Krówcia. Pyk. Pyk. Cykl bólu jest OP. Dla nich oczywiście. To się dla mnie boi, zadaje ten ból. Okidoki. Pająki są wkurzające w tej grze. Bardziej niż creepery w Minecrafcie. Fuck. Oj. Tu
jesteś, śmieciu, nie widziałem cię. Okej. No dobra. I tu nic nie ma. Standard, że nic tu nie będzie. A tu coś musi być. No i nie ma. Fuck my life. No dobra, idziemy tam. Był pajączek i nie ma pajączka. Pyk, pyk. Oj, 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 leczonko, leczonko, leczonko. Cyk. Mieczor nasz musi zostać ulepszony. No na pewno. Ładny efekt lawy. Pyk. Umrę. Prawdopodobnie. A nie chciałbym. Dobra, świetnie. Okej, okay, to pierwszy moment kryzysu. No i koniec. Esa. Dobra, więc udało się. Yeah. Yeah. Pyk, skrzynia. Buty szybkości, świetnie. Superowo. Pamiętam, że one były świetne. No dobra. Wrzućmy tu niepotrzebne nam rzeczy. Super. Wiejski kupiec. Możemy od niego kupić to, co jest świetne, albo to, zbroja najemnika. To nie, to ja chcę to kupić. Tyk, świetnie. Co robi wędka? Spoko, ale wolę to. Dobra, więc dzięki za oglądanie. W kolejnym odcinku zajmiemy się misją koszmarna krypta chyba. A bagna były ciężkie, pamiętam. No. Więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!